Mogę. Dobra. Okej, witam was bardzo serdecznie. Maciek Makuła z tej strony. I pobawimy się troszeczkę Overground Alpha. Nawet pokażę wam edytor, jest taki śmieszny. To jest ta mapka, którą wam pokazywałem w jednym z materiałów. To jest taki jajo, że wokół tego kamienia chodzą chyba patrole. To jest tak, szybkie przemienienie sterowania. Shiftem kucanie. Prawy klawisz myszy blok, lewy atak. Jak chodzi płynie, to super. No chodź. I zaczynają się walki, więc są fajne, to jest dużo balansu. Kontr. O! Nie siadło, dobra. Nie, to mnie rzucił. Oj, dwóch na jednego zaczyna się niezła zabawa. Która kończy się śmiercią. Dobra, nie macie lagów, znaczy, że wreszcie coś się jakoś ustabilizowało. A jak wygląda edytor, bo to jest w sumie coś, o czym nie mówiłem. To jest najlepszy bajer w tej grze. Ona kosztuje mnóstwo, gość chyba przegiął z tą ceną, jeśli wiecie. Tak, były te propozycje, tam ktoś pisze, że tej mapy nie było. Oczywiście, że nie. Tu w ogóle wszystko można sobie wyedytować. Bo to wiecie, to nie jest de facto... Jakby ta cena była za samą grę, to to byłoby takie sen. Natomiast goście dają edytor, tu jest mnóstwo opcji. Można sobie poustalać trasy tych przeciwników, zrobić własny etap. Co więcej, jest split screen, czyli gra na podzielonym ekranie, ale z racji tego, że nie mam bota, to wam jeszcze nie pokażę. Więc można sobie kooperacyjne etapy porobić, powstawiać tu różne rzeczy, powgrywać itemki na przykład. Ponieważ jestem totalnie nierozgrzany, to coś tutaj damy sobie jakieś ułatwienie. Na przykład mamy... jakąś broń, to znakomicie ułatwi zabawę. Na przykład nóż. Nóż, tak jak w życiu, tutaj też jest najniebezpieczniejszą bronią. O, tu jest moja postać. I damy jej nożyk, będzie jej łatwiej. Gdzieś to jest, to się nazywało tak ładnie. Dog knife, o. O, od razu, kiedy nie kontroluję postaci, one zachowują się jak boty. Więc mogę sobie tutaj dorzucić na dobrą sprawę kompana. Mogę wgrać sobie na przykład jakieś tutaj... wilki. Tam powiedziałem wilki, zając. Damy wilka, bo to jest jeden z najgroźniejszych przeciwników. To jest strasznie mocna bestia. I niech ona se tam łazi. Dobra, wracamy do grze. Baty, tam ktoś pyta, żebym zagrał w Battlefielda 3. Pewnie, wrzucimy sobie, zrobimy jakąś grę razem w ogóle, skoro jest taka konwencja. Sprawdzimy, jak to chodzi. Czy będzie multi tej gry? Ona jest dopiero w fazie, tam ktoś pyta, czy będzie multi do tej gry. Czy już jest multi? Już można grać na podzielonym ekranie? Tego wam nie pokazałem. Natomiast, przepraszam. No ona jest w fazie alfa, nie? Goście dopiero planują, nawet w takiej fazie alfa, że nie ma w ogóle etapów, niczego i tu wszystko powstaje sobie samemu, więc wszystko będzie można zrobić. Dobra, teraz tak, u mnie tylko 1.6 idzie, drogi kolego. Co to znaczy 1.6 idzie? Ktoś tam może wytłumaczyć, to coś związanego z tej ze streamem. Zajmiemy się tym wilkiem. I zobaczymy. Aha, w CS-a, dobra, no to idziemy na wilka, spoko. Muszę na siebie zakraść, zobaczymy, czy bestia jest jakaś, wiecie, taka rozgarnięta. Czy da się ją jakoś tak wykończyć? A. Potkniemy ją nożem i tyle. To idealny symulator nożownika. Natomiast to co widzę, jaka akcja. Potwornie mi się podoba ten system run. Jak widzicie, że tutaj krew sobie skapuje, spływa. Wilk się nie spodziewał, dostał kosą, no i tyle. Kurde, no to jest niesamowity realizm, powiedzmy. Tak samo jak ten nóż, o. Można tu się... Ja lubię takie detale. Jest niesamowity, tak samo się krwawi jak w rzeczywistości. No i tyle, czekaj. Nóż sobie możemy, przepraszam, nóż. Schować gdzieś tutaj. Dałem biletyn, ten ktoś, ten Wenowski mnie mówił, żebym dał biletyn na YouTubie. Dałem biletyn na YouTubie, nie dałem właśnie na Facebooku, dzisiaj drobna odmiana. Dobra, teraz pomęczymy tych tam... A, gdzie to jest? Są takie przegięte skoki, ale to zgrało ninja w końcu. Ja chyba idę w złą stronę. W ogóle etapy są, jak widzicie, strasznie rozległe. Na chwilę jeszcze włączę edytor, bo tam jak zacznę grać, to będzie takie lamienie straszne, bo jestem totalnie nierozgrzany do tej bijatyki. Zobaczymy sobie, gdzie to wszystko jest. Tam jest ta skała, wokół której są przeciwnicy. I tutaj można wrzucić mnóstwo takich ciekawych rzeczy, bo jak widzicie są... Uwaga, uwaga. Chyba nawet całe budynki, więc można sobie zrobić ładny etap z przygody ninja. Zresztą zaraz to sobie zrobimy. Jest cała arena, ciekawe co to w ogóle jest tutaj. Uwaga, jak się wgra, bo to dopiero rozładowane z pamięci. O, aż się coś zmuliło. Postawmy to tam i zobaczmy... No, widzicie co tutaj przywołałem.
Jakie bydle. Nie jest najpiękniejsze, ale spoko. Dobra, wracamy do bota. Czy gra już ją tutaj zliczyła? Tak. I tutaj można sobie silnik robiony. Silnik, jeśli chodzi o wspinaczkę, poobserwować. O, okay. Wspinaczka to jest przy okazji ma prawy klawisz. Tak, zaczyna się wspinać tak efektownie. To królik crit po prostu. Tylko teraz oczywiście przeciwnicy nie będą tego obiektu widać, bo nie są wyliczone dla nich różne wytyczne. Tak samo jak nie jest cieniowany, nie rzuca jeszcze cienia i tak dalej. To wszystko trzeba wziąć i przemielić. Są takie opcje jak... w drugiej zakładce Calculate Shadows i Calculate Ambient Occlusion i tak dalej. No, no nie, kontynuacja. Wracamy do bota, sterowanie botem. Czemu jestem tak cicho? Jestem cicho? Dobra, oj, podajcie znać, czy jest cicho, czy coś grać głośniej, bo ja tutaj totalnie nie kontroluję. Nie jest cicho, dobra. To jest RPG, czy co? To jest, kurde, to będzie... Dobre pytanie, jaki to będzie gatunku gra. Podejrzewam, że autorzy z tego zrobią coś strasznie rozbudowanego. Na razie to jest wersja alfa, więc możemy sobie sami zrobić dowolny etap. Może coś skonstruujemy zaraz. Lagi, dobra, ale podejrzewam, że lagi są tylko dla tych, którzy wchodzą na początku. I to się dopiero rozkręci. Dobra, głośno jest. Spróbujemy tu się zabawić z nimi, troszeczkę ich od tyłu pomęczyć. Oni mają takie ścieżki... Możemy ścieżki podejrzeć, więc wszystko jest jasne. Z nożem to żadna zabawa. O, chodź tu. Oj. Boże, nie, no i nawet nóż mi nie pomógł. Ale to dobrze, więc... Zaczniemy teraz tak bez noża spokojnie kontynuację. Gdzie kupiłem grę? Jest na stronie, jak wpiszesz sobie Overground Alpha, to można ją... No trafi się na jedyną stronę, ta nazwa jest tak charakterystyczna, że chyba nikt inny nie nazwał gry Overground. Nazwa jest podana tutaj, mam nadzieję, już w tym, w materiale. I... Ach, nie wyszedł atak z powietrza. Teraz wyszedł elegancko. No i chodź, i tego jakoś ładnym rewersem pokonać. To jest fajny system walki, bo tu jeden cios sprawny i wszystko się kończy. O! Efektowne, kurczę, jak filmy Johna Woo. A, nie chce się ten, cwaniak. No chodź. O, kontra. No chodź. Jestem na razie bez trafienia. O, i dobicie podziękował. To został jeszcze wilk. Tak, można sobie dorzucać. Tam ktoś pyta, czy jest pistolet, czy podobne narzędzie zniszczenia. Zniszczenia. Tak, jasne. Czy jest, czy będzie katana? Katany chyba już są, uwaga, bo to nie, to jest ciekawe, nie? Jesteśmy na szczęście w tym... jesteśmy na żywo, więc mogę to sprawdzić od razu. Tu mam mnóstwo itemków, że tak powiem, które mogę używać. Skały, nie skały, cuda, nie cuda. I uwaga, uwaga, jest oręż. Oręż jest nie do końca tak super dopracowany. Czy jest katana? Na to jest w końcu, wiecie, gra niby stylizowana na japońską tam mitologię. Jakiś, nie wiem, coś do łapania królików. Jest Bastard Sword na pewno. To co by tu użyć? Teraz jest młotek. Mi się podobają strasznie włócznie. Ale weźmiemy miecz w takim razie. O. I uwaga, dziś pytanie, dziś odpowiedź. No i proszę. Dog Sword. Cegłówką na parzej. System walki. Teraz zobaczymy, jak tam jest ten wilk. Mam nadzieję, że go nie wtopiłem w ten cały... w to koloseum, które tam postawiłem, co jest całkiem możliwe, żeby biedactwo gdzieś tam się w ten... I tak, czy mogę już... Jak to się chowało oręż zaraz? O Boże, co to jest? Aha, mogę udawać ten. O, to jest ciekawa umiejętność. Mogę nagle sprawić, że postać się zmienia zupełnie w taką bezwładną kukłę. O, dobra. W ten sposób chowam bajery. Muzyka włączyła się bojowa, co znaczy, że ktoś mnie dostrzegł? Nie. Tu jest wilk, więc... A, gołymi rękami go tym razem spróbujemy pojechać. Jestem, że jakoś... Wilk wytrzyma takie coś. Jednym sieknięciem mnie pośle na ten. W ogóle walczy innym stylem walki, jak widzicie. I gdybym tu dorzucił boty z innych ras, to wilk by z nimi walczył, więc można sobie robić takie między... rasowe potyczki. No chodź, cwaniaku. O. O Boże. Tutaj mieliście pełny pokaz siły wilka. O, a my tu sobie gadu gadu, tam się roztoczyła walka między
wilkiem a zającami. Wilk ich spokojnie rozpyka, on jest dużo silniejszy i ten, nie ma na niego mocnych, ale spróbuję go położyć. Co za gra, wądziu? Odpowiedź brzmi, gra jest, tytuł jest podany tutaj. Ej, tak, ja tu gdzieś teraz nie pamiętam, gdzie to porozrzucałem ten oręż, ale spróbujemy tego wilka położyć. Jak będą przeciwnicy, zrób tę pozę trupa. To jest po prostu chyba wyłączenie mięśni szkieletowych, ale zobaczymy, co się stanie. Możemy to sprawdzić od razu, będzie śmiesznie. Czemu mam inny głos pewnie? Aha, to nie jest poza trupa, to sprawia, że wszyscy zaczynają się zamieniać w lalki. Aha, i gość sobie wziął miecz oczywiście, więc będzie zabawnie. Ale jeszcze nie ma systemu do końca zrobionego, więc... Oni nie potrafią mnie do końca atakować tak z głową. O, dwóch. No chodź. Z dwoma jest ciekawie, ale się nie wykorzystują swojego potencjału. Dobra. No chodź, nie chcę ich na razie atakować, bo jest ich dwóch, to więc nie zamachnę się i będzie ciekawie. No chodź. Strasznie jest ten system dobry. Jeśli lubicie bijatyki, to dawno czegoś tak fajnego nie było. Jak upadam na ziemię, jest lag 3 sekundy. Całkiem możliwe. Dobra, uporajmy się z tym wilkiem. To jest tylko zabawy w Overground. Wszystko jest w fazie alfa. Nie ma już, mam nadzieję, żadnych ramek ani Windowsowych i tak dalej, z tego co widzę. Jaka szybkość neta, padło pytanie. 50 megabitów na sekundę. Tylko to nie jest jednoznaczne, nie? Bo to tak sobie rzucają ludzie wszystko. Wąziu Play Natural Selection. Kurczę, uwaga, to niedobrze. Damy update'a, powinno się polepszyć. Czy nadal jest of ten? Uwaga, poprawiłem tutaj status, czy jest podane... O Boże, przyszedł z nożem. Zobaczymy sobie z tego zabawę, że zaprosimy jeszcze wilka, którego tutaj, o, jeszcze kopnę, tak? I patrzcie, co się działo. Mamy królika z nożem, właściwie zająca z nożem, wilka. O, jak się biedactwo wystraszyło. Ta gra jest taka śmieszna, co robi sztuczna inteligencja. Ale wilk jednym sięgnięciem, widzę już... Też wziął nóż, Boże, jaka scena walki. Wilki zając, ale taka wersja gore, to znaczy, patrzcie, jak oni wyglądają, krew i flaki. O Boże, to wystraszyłem się, jak tak się na mnie rzucił. O, piękne. Jeszcze raz, to było dobre. Invi pisze, Maciek, zagierzymy w jakąś grę przez neta. Tak, zrobimy sobie ten... jakieś spotkanie z podejrzewam. O, tu jest nóż. Battlefieldem 3, myślę, to jest najlepszy temat. I Counter-Strike też brzmi fajnie. Team Fortress 2, można zrobić. Mi się strasznie podoba ta idea właśnie tego. Tego streama, bo zrobimy sobie na żywo i będzie elegancko. Dobra, jeszcze to odnośnie, dobra, techniczne kwestie. Pewnie w niektórych momentach może ścinać, ale oczywiście mówcie... komentujcie wszystko, czy da się oglądać, czy jest ok. Kopnąć wilka na partyzanta. Spróbujemy. Zaczniemy od takiego tutaj... ataku z powietrza. Możemy go zrewersować, to jest tak mocne bydle. Ojej! Uderzył mnie raz i koniec. Dobra, wilk to jest wyzwanie, więc idziemy na niego. Ale bez noża. Z nożem to żadna zabawa. A propos tej animacji, tutaj jest strasznie fajnie zrobione. To czy postać zbiega? Zbiega, jak widzicie, szybciej, wbiega wolniej. Wszystko zależy od tego, co się dzieje na ekranie. Czy będzie TVA? Padło pytanie. Kurde, nie wiem, myślę, że można zrobić jakiś taki odcinek raz. Nigdy nie grałem. Uwaga, wilk to jest mitko. Tak, symulacje można tutaj robić w walk bokserskich. O! Aż go wgniotło. O Boże, uderzyłem go tak mocno, że się skręcił i zepsuł. I co, przenoszenie ciał jest. Powiedziałem, że jest, nie pamiętam którym klawiszem. Jak ktoś grał, to może mi pomóc. Chyba, że... Dobra, można, jest. Wilka trzeba za głowę chwycić, tak? Nie można go tutaj za nogę na przykład? Można. Tipia to praca magisterska z 90 roku, komentarz. I to pewnie prawda, ja się śmieję, kurde, nie wiem. Jak tak, to kurde, dobry gość miał pomysł. F1, F4 zmienia postacie? Kurczę. Nic się nie dzieje. Albo, uwaga. Wlazły ten, żeby ktoś mnie podał, żeby mi podał jakiś format C i coś się dziwnego podzieje. Wracamy do Rabbota. Podnieś go z ziemi, bo dostanie wilka. OMG, co to za gra? Dobra, wracamy do osób nowych, które się pojawiły. Overground Alpha. Gra z fajowym systemem walki, w który wcielamy się w takiego autokrólika ninja.
ma wysoki wyskok, jest animowany proceduralnie i to jest demko techniczne, to jest wszystko alfa, tu nie ma nawet etapów, etapy możemy sobie zrobić sami. Ja na razie tutaj się bawię, bo ten system walki jest tak przyjemny, sobie po prostu wchodzę. Spróbujemy tego, kurczę, goście sobie już nabrali tych przedmiotów, co ja porozrzucałem, ale tego zajdziemy od tyłu, chyba że tamten się pokapuje i mu powie. Dobra, już wszystko wiedzą, przed jeden, a jeden to nie jest problem, no chodź. O! Teraz będzie uciekał, a my go złapiemy z powietrza. Uwaga. Ach! Co, z dwóch na jednego? Może z nożem. To... O! Musiałem się szybko... Zapnijmy w powietrzu. Dobra, tego już nie ma. Został pan z mieczem. Tylko oni są tu jeszcze w tej alfie taktyce. Nie wykorzystują potencjału. A, wstawaj! Nie zdążyłem rewersować. Oni nie wykorzystują potencjału tego oręża, co mają. Ale kiedy on ma miecz... Ja wezmę nóż, to będę go mógł blokować. O! E3 Tomas pyta, czy będę wrzucać na YouTube'a. Myślę, że tak, bo to fajnie wychodzi. Możecie sprawdzić tego Overgrowth Alpha. Teraz już nie ma ramek, będzie 720p, więc będzie super. Czy po tej grze... Tak, to jest tylko test, ja tego nie zapowiedziałem w ogóle. Tego zaciukamy po prostu. No chodź, cykorze! Patrzcie, jaki pocięty. Uwaga, będzie się ładnie... O, boli, tak? Chodź, zrewersuję cię. No uderz mnie teraz, cykorze. O! Boże. Podoba mi się to, że są rewersy na rewersy. To był problem na przykład Dead or Alive, że tam się nie dało rewersować. To się dowiem chickeny chyba. O! Słyszycie odgłos metalu. No uderz mnie. Strasznie ładnie wychodzą te zbicia tutaj, takie matrixowe. O! Dobra, koniec, królik. O, nigdy nie ma tak łatwo, widzę. O, milimetry pierwszy mnie podciął. To wyglądało, jakbym go chciał podrapać tym nożykiem. Tak, a taki nożem są takie bardzo życiowe. Doktor Dubstead pyta, what the... Tam, nie wiem, shit chyba wycięło mu. Nie wiem, tutaj mamy stream testowy z Overgrowth Alpha. Uwaga, tutaj idzie sobie po tą broń. O, kurczę, przeleciałem go, że tak powiem. Ojej, a on to wykorzystał i koniec. Rzuć w niego tym nożykiem. O, dobry pomysł. Jest jeszcze oczywiście rzucanie tymi bajerami, więc podnosimy i tym samym przyciskiem mogę też rzucać, więc... Te rzuty są zbyt skuteczne. Jak widzicie, od razu po wszystkim. O, gdzie go trafiło i to w takie niezbyt wesołe miejsce. O. Okej, co się dzieje na czacie? Kliknij V. Tak, okrzyki, dobra, zapomniałem o tych. Postaci zmienia 7, 4, 5, 6, 7, 8. Jak jesteś 3, to atakujecie każdy. Oj, to są właśnie warto. Dlatego robię te streamy, bo kurczę, to nie jest tak, że ktoś może czytać i... albo ogląda te moje bzdury i tylko się modli, żeby ten debil zrobił coś ciekawego. 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Zmienia się postacie. Uwaga, jedynka. No tak, ej, to zobaczymy sobie jakiś wypas. Wilk! Czy wilk ma większy power? O tak! Ej, no to zaczyna się teraz... Kurczę, to zaczyna się robić ciekawie. Dobra, damy retray. Wrzucimy edytor i urządzimy sobie mały pokaz mocy wilka. To będzie ten. Dzięki za ten, za cynk. Innymi słowy, tutaj złamiemy zasadę i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa, bo mi się wydaje, że tutaj nic z nich nie zostanie. Okej, stworzymy sobie po prostu walkę z tłumem. Damy jakieś takie królików tu. Uwaga, troszkę będzie się to muliło. A, jeszcze nie opanowałem interfejsu, przepraszam oczywiście za ten, bo to można wszystko jakoś ładniej pewnie zrobić. Zaczniemy od powiedzmy, to jest cywil, to nie. Raz, dwa, trzy, cztery, będzie x5 i będzie zabawnie. Mam nadzieję, że gra nie zetnie, bo to jest oczywiście cały czas, powtarzam, witam oczywiście serdecznie wszystkich nowych. Ta gra jest w fazie alfa, tu nic nie jest zoptymalizowane. Okej, jest jeszcze szybki rzut na czata, że coś się dzieje. Czy dzisiaj zrobię jakiegoś live'a? Bardzo bym chciał, zobaczyć jak mi czas pozwoli, na pewno dodam grę głośniej. Ktoś tam jeszcze, pojawia się pytanie, które już było, czy grała multiplayer? Tak, będzie miała multiplayer. Teraz już ma tylko split screen, teraz wam go nie pokażę. Natomiast... do czego zmierzam? Na razie jeszcze nic nie śmiga. Kiedy gra z widzami? No właśnie będzie, zrobimy coś. Czy wilk może sobie ładnie odłożyć? O Boże. Zobaczymy, jak to trafi, to będzie masakra. Okej, zrzucił się tłum. Zbierzmy ich do kupy i...
No wilku. Dobra, nie ma co. Kopnie. Gra z wilkiem to jest, widzę, taka totalnia sieczkarnia. Ktoś jeszcze? O! Takie proszę pięści wilka, zakrwawiony. O, jak ładnie mu ścieka. Nawet proszę, to chyba pierwsze efektowne skończenie tego etapu. O! Graj z widzami StarCrafta drugiego, a to jest dobry pomysł. Mortal Kombat też w tym nic. Tak, bo to jest fajny system walki przede wszystkim. Jeszcze raz wpadniemy w nich, w te marne króliki jako wilk. I zaraz sprawdzę poza tym inne postacie. Wilk zagina. No wilki zając, wreszcie można być wilkiem. O! Jeden, drugi, trzeci. Oj, wstawaj wilk, Boże, jaka zniewaga. Posprzątane. Chuck Wilk Norris, weź sobie mieczyk, co mi zrobisz? Spróbuję go zrewersować jakoś, od tyłu. O Boże. Wilk, spoko, refleks, to jest moja wina już tym razem. Boże, jak... O! Jakieś wątpy? Proszę, kto rządzi wilk? Jak zrobimy drużynę, zjemy ją wilki po prostu. 10 królików i 2 wilków. Zobaczmy, czy w ogóle wilki są ze sobą zaprzyjaźnione, jak działa sztuczna inteligencja. Wilk na wilka dawaj, no ale nie wiem dobrze, czy oni chcą tutaj się ten, czy one chcą się przyjaźnić. Tutaj sobie postawiłem jednego wilka. Wilk tak, to jest postać, ktoś napisał kozak. Z pół obrotu. Wilk leczy kompleksy, czy jesteś moim kolegą wilkiem, czy będziemy się bić? O! Drużyna wilków. Nie wiem, jak się jeszcze rozkazuje sztucznej inteligencji. Ale... to jest wszystko w tej fazie alfa, gdzie mamy edytory i tak dalej. To jeszcze raz użyjemy opcji bez zabawy, czyli wejdę wilkiem i wszystkich po prostu z pół obrotu. A wiem, spróbuję ich popodcinać. To będzie dużo bardziej zabawne, bo niski plus atak to jest podcinka. Wilk jeszcze tak się śmiesznie porusza, trochę wtapia się w ziemię. No ale pamiętamy, jeden telefon do prezesa i on to naprawia w swoim tam kolejnym buildzie. Biedactwo się nie spodziewało. Wilk do operacji specjalnych. Lag. Bruce Wolf. Nie wiem, sobie potem zobaczę, czy ten... Dobra, są te biedne tutaj o moje ofiary. Które mnie zobaczyły. No chodźcie, tata wilka. Och, musiałem się skulić. Boże, jaki obciach. Nie, dobra, pauza tego nie było. Niestety, jak widzicie, nie mogę teraz tego wyciąć. Sparta. 3 wilków i 100 zająców. Można posprawdzić. Tak, wilk w ogóle jest taki śmieszny. Wygląda jak taki jeż w sumie. Okej, dobra, teraz bez żadnych tam, bez patyczkowania się. Czas się zemścić. Zacząłem bawić z tymi zającami, a nie ma po prostu. O! 2 za jednym w jednym locie. Wstawaj. No chodźcie, cwaniacy. Jest was tylu. Boże, jej, zmień postać. Dobra. Ktoś tam poleca serwery Battlefielda. Myślę, że coś założę. Wracamy do ten. Jest postać numer 3. Ktoś mówił, że coś się dzieje w niej ciekawego. Zaraz zobaczymy. Nie, atakują mnie cały czas. A tutaj? Też. To będziemy... A, biały zając! O, nawiązanie do Alicji w Krainie Czaru. No chodźże, jaki to jest jakiś... Cykołem, w tym nie mogę atakować, tak? Nie mogę. Dobra, zabawne. O... Idź tam po swoich, chociaż nie, tego dorwiemy jeszcze. Pokaż inne bronie. Dobra, ale to za chwilę, tylko muszę się tutaj wyżyć na nich, okej, wrócił z ojcem. Chodź, no chodź, no chodź. Ach. No chodź. Jest taki defensywny, ale to mam inne jakieś moduły zachowania. O! Ładnie dostał z kolanka podczas ataku. Teraz ja nie totalnie przytrzymałem za długo klawisz reversu. O! Okej, weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Boże, że ich się rzucili. I... Ojej, to jest przykład tego, jak źle wyważyłem ten taki obrót w powietrzu, żeby się zestabilizować. Inne bronie, dobra. Kurczę, tam cały czas piszę wąziu playing nasz resurrection. Strasznie ciekawe. Niby poprawiłem to, ale zaraz zobaczymy. Co tu jeszcze możemy dorzucić? Coś jest... Bardzo mi się podoba... Pika, jeśli dobrze mówię. Tam jest sobie dwie spluwy. Dog Spear. O, czyli właściwie...
włócznie, o, to jest najlepsze słowo, i młot. Ciekawe jak działa młot, bo to niby nie jest broń obuchowa, nie? Więc nie powinno dziabać tych biedaków. Tu jest Dog Hammer. Nie dostanę tych lat, to chyba zależy od tych. Młot brzmi ciekawie. Dobra, wracamy do Rabbota. No tak, bo tam ktoś pyta, źle wystabilizowałem obrót powietrza. To mamy cały czas animację, to jest najlepsze w tej grze. Animacja proceduralna, czyli jak na przykład... no goście cały czas, to nie jest tak, wiesz, to nie jest nagrane wcześniej te ruchy, tylko one są dostosowywane przez postacie, no tej cały czas skombinują. Czyli na przykład mogę zrobić obrót, tak jest dobrze, jak zrobię go zbyt późno, to postać przywali sobie w głową. Mogę ją na sobie zawić nawet, jak walnie głową tak w złym miejscu. O. Dobra, ten nóż tego nie chcę, a chcę to. Którym się rzucało? No... Dobra, już mam problem z kontrolą na razie, wrócimy do chwilkę. Jak młot to symulator Warhammera, da się z tego zrobić? Myślę, że tak. Ej, no właśnie to, bo to nie jest na razie czysta gra, to jest taki symulator z narzędziem moderskie, to można sobie zrobić ciekawe rzeczy. Ku. Tylko musi mieć cel, trafiony, zatopiony, tak jak w komediach, że ktoś rzucił niechcący i tam spadł samolot. Dobra, wracamy po ten młot. Towarzystwo się chyba zbulwersowało. Całkiem słusznie, bo prezes dostał. Zobaczmy, ej, źle. Młotem! Nie, on go źle trzyma w ogóle, jak widzicie. Młot jest niedorobiony. Nie podziadował. Boże, jestem troszeczkę ranny. No, atakuj. Niektóre niestety, jak widzicie, oręża są jeszcze niezrobione w tej... Ojej! Jakoś go... To jest ta właśnie... Co tak nie... Dobra, leci po swoich. Młot ogólnie wypada źle, ale ci też na stówę działała, czy właściwie szpada. O! Jej, jak krwawie cały czas. Tu można robić niezłe sceny. Hammerzeit, dokładnie. Spróbuj rzeź młota będąc wilkiem. Ojej, skąd wy tak nagle cwaniacy? Cio. Ojej, lagi to jest u mnie totalnie. To jest wina tego, że ta gra jest totalnie zoptymalizowana. Jak mnie zadziabał. O! Dobra, widzimy tak, widzimy szpadę. Jakoś ich pozałatwiamy. Tutaj spadą, już jest dorobiony system walki. Dobra. Weź ryśka z klanu. Miecz kontra... O, trafiłem go. No. Chciał mnie rzucić, ale się nie udało. Kurde, jak ładnie mnie zrewersował. O, dostał w trakcie ataku. Idealny critical. Żegnamy się. Tam jest pytanie, tak, to będę powtarzał, już mówiłem, Battlefield z widzami jak najbardziej, zgadamy się, zrobimy sobie takie coś. Ujujujuj. Raz, no chodź. No i tyle. Celne trafienie, dwie rany, ten system rany, i to powinni sprzedawać do innych gier. Przecież to tak podnosi nawet takie wrażenia, nawet nie mówię o realizmie, ale to lepiej wygląda. StarCraft. Myślę właśnie, żeby robić turnieje po prostu na żywo, z ligi, z luda, o. Dobra, tych zajdziemy od tyłu. Oni tu są jakoś tak ustawieni na biedactwa. Ciekawe, czy się pokapują w sumie. Zobaczcie wykończenia, są takie strasznie słodkie. A się, kurczę, wszystko zepsułeś! Dobra, no i chodź. Ojej, jeszcze żyję? Myślałem, że go tutaj zjedzą. No bo z tyłu jak poszło po nerkach. O, dobra, co tam się dzieje na czacie? Tak, zrobisz w poniedziałek lub wtorek. Nie wiem, z planów, bo to jest wszystko test oczywiście. Nie, która jest godzina? Dobra, już w pół do dziesiątej. Ja zaraz będę zmykał. Do czego tutaj zmierzamy? Zabawimy się jeszcze z wilkiem, chociaż bez noża lepiej. Natomiast z planów wielkich jest tak. W przyszłym tygodniu będę miał tego syndicata nowego. Natomiast z Bayerów... I będzie ten taki długi, będzie długa gra z Diablo 3 beta. O, zmień postać. Dobra, ostatnia będzie finał na wilka, o. Ale się chcę go pokonać gołymi rękami, jakoś rewersując. Tu jest ta bestia paskudna. Jakiego w końcu programu używam do streamowania? Padło pytanie, tu już mówię. X-Split, o. Powiedziałem, że jest pół do dziesiątej. 10:30 oczywiście, dzięki. No chodź, ty mała bestia. Ja chciałem się zaprzyjaźnić z wilkiem i nie udało się. Jeszcze raz, nie, wilka muszę położyć. I właśnie to jest to, ta gra ma na razie sam system walki w sumie i edytor.
Jest zabawa taka przednia. Chcę go zrewersować po prostu. Tutaj rewersy są głównym... This is Sparta, dokładnie, komentarz. Zaczniemy z powietrza, żeby się kurde nie czuł pewnie. Chodź tu. No i co, zły? Zły? You mad? To! Coś tylko chrupło. Kurczę, myślę, czy da się go zrewersować. Jest tam jakiś spec od Overgrowtha? Pytanie, czy wiesz ten... czy wilka można rewersować, czy on jest zbyt mocny? Nie wiem, teraz mu wkopię po prostu. No nie udało się, niestety. Tak, wpisujcie miasta i wpisujcie znicze. Czat jest genialny. Tam są pytania, tak, właśnie to jest taka dobra opcja, bo jak gram sobie w Natural Selection, dla mnie jest nie problem, żeby wrzucić z tego materiał. Masz, na start. Paskudna bestia. Dobra, teraz się będziemy już bić, nie będziemy się przyjaźnić. To są takie w sumie walki w stylu Andrzeja Gołoty. Szybko trwają, jak widzicie, można je obadać w mniej niż minutę. Okej, czat to jest absolutny geniusz. Dobra. Kontynuujemy więc zabawę. Jest, ładny obrót. Kurde, niestety tym razem wilk trochę przesadził. Jakoś go ułożymy fajnie. Jest świetne jajo, bo można ciała przenosić w dwie osoby. Można sobie... Następnym razem zaproszę mojego bota, może i pokażę wam split screena. Najman versus Pudzian. No niestety, tak to jest, gdzie się albo się człowiek bawi, albo... Albo jest ten, o. Chcecie, jak ktoś chce może ten, kupić taką skórę z wilka? To bardzo ładnie wygląda, podejrzewam, w pokoiku. Rękawiczki można sobie też zrobić. Pokonany w trzech jedynie walkach. Dokładnie. Biorę głowę. Nie, dobra, to powinien jeszcze być niedźwiedź, będziemy można wtedy mówić, że dzielić skórę na niedźwiedziu. Dobra, gołymi rękami tamte misie, potem zemsta wilkiem. Jak się tam pozbierali, czy coś? Jak w Skyrim, no po prostu. Mi się wydaje, że ta gra ma niezły potencjał, bo to jest ledwo co nic. A jak dorobią jakieś ciekawe opcje, to będzie fajnie. O jest, przyszedł pierwszy. Odciągniemy go od stada. O kurczę, nie dział się na mój rewers. No chodź. Ach. Nie, nie mogę. Ostatni raz z zającem. Potem biorę wilka i po prostu ich porozstawiam po ścianach. No, podniósł sobie. No. O, jak ładnie dostał w trakcie ataku. I chce uciekać, czy... Zabawa w królik. Zając małysz. Jest. Dobra. O, już widzę moda, w którym będzie można robić skoki narciarskie i lądowanie telemarkiem. O, może mi się uda. Uwaga, pokażę wam. To jest też fajna zabawa. I... Jest. Czasami jak w ogóle siądzie tak ładnie, to pojawiają się smugi niebieskie. UFC normalnie, dokładnie. Okej. Okay. Została tamta czwórka sierot. Z naciśnie. Ja wiem, co to jest Z. Wszyscy się bawią w takie kukiełki. Aż mi ścięło potwornie. Widzę, że gra włączyła silnik. Tylko teraz się postawili, a już widzą wszystko. Dobra, no to lecimy. Najpierw atak ala małysz z telemarkiem. Wow. I to jest to, źle ustawiłem. Dobra, ostatni raz z tymi gościami. I to jest tak, i tak mi mijał. Teraz tak zmarnowałem całą noc przy tej grze. Najman versus małysz. Nie ma stylu walki, nie? Na telemarkiem. Telemark, nowa szkoła sztuk walki. Haha, jak ładnie wbiło. Wszyscy teraz po nóż się rzucam oczywiście najpierw. Ohohoho. I zaczynać, to jest najlepsza scena. Zaraz, następnym razem ustawiać tutaj system wrzucania dźwięków i muzykę z Benny Hilla damy. Teraz jest, kurczę, jest ich... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, zrobimy, wykorzystamy sztuczną inteligencję. Podbiegniemy do wilka i chłop odwali tutaj kawał dobrej roboty. No chodźcie, cwaniacy. Ktoś tu szuka cwaniak. Jest tu jakiś cwaniak? Haha, dokładnie tak. Może pozbierałem jeszcze te siekiery, narzędzia i recą z widłami i wszystkim. Uwaga. Dobra. Tam jest cwaniak, idziemy do niego. Jest tu jakiś cwaniak? Ej, mam już dla ciebie znajomych. Wilk się już nie bawi. Cześć, co jest grane? Nie, to mnie zaskoczyło. Widzę, że są naprawdę nieźle wnerwieni. Jaki lag w ogóle. Bunkry. Tylko uwaga, tutaj
To zbudowałem na własną rękę i to nie ma jeszcze wliczonego systemu kolizji dla nich, więc będą niezłe jaja, oni tego nie ogarniają. Tam się jeden już wplątał. No. No, dobra, był lag. Dobra, to teraz to bierzemy wilka i po prostu wielki rozpierdziel. Zobaczmy jeszcze postacie inne, jakie są ciekawe. O, ej, to jest dobre. Kurde. Jest kot! Kurczę. Kot się chyba jeszcze nie może bić niestety, nie wszystkie tutaj potrafią. Przepraszam, potrafią. Ojej, dziewiątka, coś się podziało zbyt ostrego. Dziewiątka to jest wyjście do systemu, dobra, rabbot. Sprawdzimy kota jeszcze może, o. No to fauna leśna jest. Ja chcę dzika, mówię. Jak sobie zmoduję, to zrobię sobie pancernika. Kot kontra króliki, tutaj można zrobić wszystkie przedstawicielstwa. No co? Ciekawe, czy ma jakiś inny okrzyk. Kot jest dosyć twardy. Pamiętajmy, że spada na cztery łapy. Z tym kotem to jest dobre. Dobra, ale wracamy do wilka. To jest coś, czym ładnie zakończę, bo Boże, widzę, że jak zawsze się ten grając takie tego typu gry przyciągam. To jest fajne, ale my tu mamy naszego faworyta. Dobra, więc hopla. No kurczę, widzę, że jednak nie jest to takie mocne. Jak się, wszystko właśnie zależy od tego timingu. Jak się dobrze wyważy, to nie ma... O! Porozkładanie po kątach. Ciekawe, czy jakoś też potrafi podnosić te ciała. Nie powinien w ogóle nic tak rozkręcać i rzucać. No chodź tutaj, biedny zajączku. A on sobie poleci po spolu po broń. Jej! Wilk potrafi kontrolować. Ja się, Boże, uderzyłem w ogóle kamieniem w głowę. A! Nie, widzę, tutaj nie ma co się wilkiem bawić. Wilk to jest po prostu, uwaga, brzydkie słowo, jebaka. Czyli po prostu wchodzi wilkiem i... Sio, nie ma. Poleciał. Następny. Wilk potrafi kontrolować. Dobra. Tylko ja nie potrafię kontrolować w takim razie. Chodź tu. Tyle. Ktoś jeszcze? Raz. Dwa. Trzy. Boże, jaka poza. Uderz mnie. Jeszcze raz. No chodź, malutki, no chodź. Płyha. O! I w kosmos. Nie, Boże, przeżył to. No to nie. Pozamiatane. Poza rapowca, dokładnie, z MC Wilk. Jeszcze raz. Wilk się śmiesznie skrada w ogóle. Wygląda jak... Animacje są do poprawy. Bo pomysł, złożymy tutaj w darze kumplowi tego zająca, tam jest drugi wilk. Powinna jakaś animacja przenoszenia, jest taka typowo ninjaska. Dobra, pytanie, co dzisiaj będę grał? Nie wiem, można coś z widzami zrobić wieczorem, ale nie wiem, czy będę wieczorem przy kompie. Okej, że tutaj... Wilk też jest małyszem. Oj. Boże, jak się zamotałem w powietrzu. O. Sesja 1.6. Kurde, ja robię strasznie sorsa, muszę przyznać. Weźmiemy to taką maszynę do zabijania, gdzieś tu jest. O, to. Ciekawe, co to potrafi. No chodź. Kurczę, to jest też jakiś cyborg. Terminator! Boże! Dostałem, kurczę, przybyłem z przyszłości i potrzebuję twoich ubrań. Coś tam motocykla. Kolejni. No chodźcie. Ojej, ale też się psuje niestety. Zabij wszystkich. Dobra, uwaga, co na czacie? Jak do tego wychodzą pytanie? Zieleński pyta, jak do tego aktualizacje wychodzą. Kość, jak kupi się grę, dostaje się dostęp do tajnego forum. Dla beta testerów, czy alfa testerów w sumie. I tam są kolejne buildy. Wrzucane. Muszę w ogóle sprawdzić, może coś nowego jest. Uwaga, Adam Małysz powraca. O! Jaki biedna cykoria. Okej. Aaaa! Już z kumplem, więc...
nie dać się otoczyć. Nie, to jest chyba normalny królik, to że raz tam mi siadło, to był fuks. Ojej, w kupie siła. Tak, dokładnie, ma tej przeprawdy, jak jest aktualizacja, pojawia się filmik. Gość jest bardzo dobry pod tym względem. Zaraz, weźmiemy tu sobie nożyk. Zadziepiemy najpierw tego wilka. Tak, brutalnie. Szkoda, że tej grze nie da się budować, Wenowski mówi. Nie no, wiesz co, w samej grze, nie wiem, nie, bo to jest narzędzie modelskie teraz. W samej grze jest cały edytor. Ten bajzel, co ja tu postawiłem, to jest oczywiście moje dzieło. Niech to jakoś się złapie. Kursorek. O. I to sobie tu mogę dowolnie robić z tym, co tylko chcę. Na przykład możemy zrobić to w wersji mini. Gdzieś tu jest skalowanie. Będzie koloseum dla dzieci. O. Zrzuć na wilka fortepian. Jest edytor fizyki, ja go jeszcze nie obadałem. A wrócimy do tej grze, bo są ciekawe jaja. Więc wszystko tu można sobie zrobić jak to lubi. Lolololololo. Mam jeszcze oczywiście ogarnięcie kamery, nie jest moją najmocniejszą stroną. To jest chyba w ogóle osobny kursor dla transracji, więc o. Postawimy to tak, żeby jakoś wyglądało. To jest rotacja, więc wyobracamy to troszeczkę. I uwaga, wrzucimy to wszystko w świat gry, to znaczy damy, żeby wyliczyło cienie. Trochę to teraz zmuli. Ja sobie akurat zrobię przerwę. O, jest. Jest cieniowane elegancko. Okluzje otoczenia. To chyba już nie powinno być jakieś super widoczne. Chociaż to się widzę już totalnie muli. Gary Moda. Kurde, mam gdzieś Gary Moda. Widzę kursor. Nie, na razie widzę, że tutaj liczenie tej okluzji mu strasznie zajęło. Mam nadzieję, że gra się nie zwiesiła zupełnie, bo to jest całkiem możliwe, nie? Bo to wszystko ten... Nie, jest, dobra. Jest ładnie wkomponowane. A my wracamy do gry. To co, ostatnia akcja, bo się jak zwykle ten. Wezmę tego klasycznego królika. Chociaż nie jest, taki ładny był. O! Wojownik. Gdzie jest to małe gówno? Zobaczmy, co tu powstało. World of Bonsai. Cytat z czatu. No jest. Ten koloseum, tu można robić ustawki. Edytor jest świetny, a co tylko najprostsze opcje, nie? Bo to można robić domek dosłownie z klocków. Okej, jest nowy gracz, co to za gra? Mam nadzieję, że wszystko widać w tym opisie, który wrzuciłem. To jest Overgrowth. Zagra jeszcze z jakimś innym gamerem. Tak, w Overgrowth jest jeszcze kooperacja, na razie tylko na splicie, ale to jest kwestia czasu, jak pojawi się, mam nadzieję, w wersji normalnej. Skopiemy teraz wilka i jedziemy. No jest piaskownica, na razie. Ojej, jak dostał, ale chyba się pozbiera. Dobra. Zabicie wilka zakończyło etap? Nie, tam są jeszcze tamci cwaniacy. Dobra. Zaczniemy od... Aha, jestem teraz jednym z nich. Cwane, więc teraz zmienimy się i... Ach. Jaki zaskoczony w ogóle. Uwaga, takie cheatowanie. Zmiana na razie w jednego z nich. To jest fajny pomysł, bo zamienię się w jednego z nich, wejdę na jego tyły. On coś czuje. Więc jestem twoim kumplem, stary. Luz. Jestem jak Terminator, mogę się zmieniać. Au! Sio. Ładny rewers. Drugi ładny rewers. Tada! Okej, okay, przyjmiemy ze mną jakąś pozę. Jedynka to jest taki biały, wracamy do tego. Nie wiem, czy gość dobrze robi, że sprzedaje to tak drogo. Znaczy, on ma pewnie podświadomość tego, że to są super narzędzia. No ale nie, może to jakoś nie wypalić. Uwaga, wtopimy się w otoczenie. Tam są białe króliki, więc chyba białe będą, tak? Czemu mam obraz w połowie w dolnym prawym rogu? Coś jest nie tak w takim razie. Wszystko na razie jest dobrze, nie? Kurczę, musiał się odwrócić. Spoko, jestem twoim dobrym znajomym. O! Szybka zmiana. Ach.
jakby tych wmanewrować. Zaczyna się Benny Hill, jak tego nie widzieć, to jest najlepszy motyw w tej grze. Wielkie wyścigi królików. Pójdę trochę naokoło, bo tam porozrzucałem oręż, a oni tym nieźle się posługują. I wpadniemy na wilka, który tam czeka. Tutaj jest muzyka z Benny Hilla. Myślę, że jak będzie oficjalny jeszcze ten stream, to sobie przygotuję jakieś dźwięki. Tu jest moje mega koloseum, które zminiaturyzowałem na potrzeby tego materiału. Potrafią tu wejść w ogóle? To są mięczaki. Aha, nie kalkulowałem im tego jeszcze. Miejsce się poruszą. Boże, jak skaczą z tego jak ninja. Jest, tam jest nasz bohater. 1051, spoko, też muszę kończyć. Tego przeskoczymy, a wy tam się zawsze... Kurczę, jak pomiatają tym wilkiem. Nie no, wilk mnie rozczarował. Okej, okay, następny. No chodźcie, chodźcie. Fajnie to, że otaczają człowieka tak sprawnie. Boże, źle. Wilk z motem. Kurde, ten wilk mnie strasznie smuci. Musimy jakoś pomóc. Nas. Damy go bliżej, żeby te ucieczki nie były takie dramatyczne. Jeszcze to wybieranie jest dosyć ciężkie tych misiaków. O. Wilka damy gdzieś tu w takim razie. Mogę dać oczywiście dwa wilki, nie? Ale... Dobra, w ogóle co w tym etapie jeszcze jest? Nie, jest tylko to. A bo dobra, kurde, drobna zmiana, inny etap. Pokażę wam, co tu goście robili, bo naprawdę są fajne efekty. Jeśli to oczywiście ruszy, bo ta gra niestety jest w fazie alfa i dzieją się strasznie dziwne rzeczy. O, wszystko się skopało. Dobra, no to w takim razie tym akcentem zakończymy. Następny stream zapowiem już oficjalnie. Chciałbym wieczorem, ale wieczorem jestem dzisiaj zajęty. Na plank będzie coś w poniedziałek o 19. Myślę, że 19 to będzie taka pora takich streamów. No, wszystko dogadamy na kilku kanałach informacyjnych. Na YouTubie, na Facebooku i ej, tu jest najlepszy bajer, tu jest ten czat. Ja tu jestem na nim cały czas, więc ten... więc możemy się zgadywać. Dobra, ja znikam ze streama, dzięki. Chyba go nawet wrzucę w takim razie na tego, na YouTube'a. Trzymajcie się, cześć.